Cześć Wam serdecznie, witam. Tak, w dzisiejszym filmie wymieniamy silniczek właśnie do wycieraczek przednich w Golfie 5. Co tutaj jest za problem? Tutaj jest właśnie tak, że jak był mocny deszcz, to przestały właśnie wycieraczki pracować. No i potem przyszedł mechanik, puknął parę razy w silnik i zaczął znowu działać i powiedział: hej, jest silnik popsuty. No i tego teraz będziemy wymieniali. Mi się już prawie tak wydaje, że chyba nawet nie jest w ogóle silnik popsuty, tylko że właśnie te cewki albo te łożyska, co tam są, że one ciężko chodzą. Jak one ciężko chodzą, to mamy ten problem właśnie, że silnik będzie za gorący, za dużo prądu pobiera i komputer właśnie wyłącza go. Jest taka rzecz, że jak on właśnie puknął, może być, że było szczęście albo nie wiem co i znowu zaczęły pracować, ale nie wiadomo. Powiedział mu tak: zaczniemy wszystko wybudowywać, jak wyciągniemy ten silnik, to oczywiście będziemy widzieli, czy właśnie ten instrument cały, co te łożyska są w środku, czy one są luźne, czy już naprawdę twardo chodzą, to będziemy od razu też wiedzieli, czy naprawdę no, silnik jest popsuty, albo właśnie te łożyska, które trzeba będzie potem wyczyścić i na nowo tłuszczem właśnie, no, tłuszczem nasmarować. Żeby silniczek wyciągnąć, to naprawdę jest problem, bo tutaj jest bardzo mało miejsca. Jego tak się nie mi się wydaje, że jego się tak nie wydostanie, ale w ogóle można by nawet spróbować, mi się wydaje, ale że raczej nie. Problem będzie, jak za mocno pociągniemy, że możemy szybę właśnie też popsuć, jak tutaj gdzieś się zakątujemy, nie? Tak, całkiem ważna rzecz, na którą trzeba uważać, jak się właśnie silnik do wycieraczek wymienia. Widzicie to tutaj? Ta geometria, to wszystko, nie? To musi tak być rozebrane i tak samo musi być wbudowane. A jak się tutaj możemy orientować? Tutaj właśnie, widzicie, w środku jest właśnie ten wał, co to wszystko kręci. I tylko w tej pozycji powinniście to rozebrać i tylko w tej pozycji powinniście to też znowu złożyć. Bo mi się wydaje nawet, że ten silnik na pewno jest też ustawiony w tą pozycję stojącą. Tak. Co musimy robić? Potrzebujemy klucz, to jest tutaj 13. Odkręcić tą śrubę, uważać, żeby, widzicie, bo jak się tutaj kręci, to nawet ruszamy właśnie te wycieraczki, nie? Że to trzeba uważać, że jak to zaraz odkręcimy, żeby nie rozruszaliśmy tego w złą pozycję. Musimy to znowu tak zbudować, żeby to idealnie pasowało, bo będziemy mieli problem, jak inaczej zbudujemy, że on potem nam będzie maskę mył, a w ogóle wycieraczki tutaj na maskę nie pasują, bo jest właśnie schodek,
że wszystko możecie popsuć, połamać i wielkie szkody zrobić. Że ważne ludzie, żeby odkręcić, silnik wziąć, wbudować i tak samo w tej samej pozycji znowu to zbudować. Dobra, powiedziałbym, startujemy. Psuty silnik, mi się wydaje, że chyba inaczej wygląda, co? Widzicie? Wszystko wygląda jak nowe. Nie śmierdzi nawet na spaliny nic. Nie śmierdzi spalony. Że ja bym powiedział, że tutaj nie wiem, czy naprawdę jest silnik popsuty. Ale no co się zrobi? Teraz już wymieniliśmy. Robimy dalej. Tak, zanim w ogóle będziemy teraz dalej robić i wszystko składać, jest ważna rzecz. Tak, prąd podłączyłem. Musimy teraz właśnie spróbować, wytestować właśnie wycieraczki. Czy po pierwsze, czy to działa, czy z tym silnikiem działa, bo on trochę inaczej wygląda, jest troszkę mniejszy. I w ogóle, czy pozycja górna i pozycja dolnia, czy właśnie ona pasuje. To jest całkiem ważna rzecz, żeby to zrobić bez wycieraczek, bo tak jak już wtedy przed chwilą powiedziałem, że jak założycie od razu wycieraczki i wytestujecie, to może być, że sobie dużo popsujecie. Dlatego załączę stacyjkę i obejrzymy, jak to działa, czy te pozycje górne i dolnie są ok.
Tak, ludzie, no i co się stało? Łatwa rzecz. Dlaczego silniczek nie działa? Normalne, bo maska jest otwarta. W Golfie albo w ogóle w tych nowszych samochodach, jak jest maska otwarta, to wycieraczki nie działają. Dlatego musimy zamknąć maskę. Śrubokrętem teraz zamknąłem właśnie zamek i obejrzymy sobie, jak stoi silnik, bo widzicie, no nie działał i myślałem właśnie, że pozycje, ja myślałem najpierw, że coś jest popsute. Maska była otwarta, podłączyłem, wycieraczki nie działają. I co teraz? Nie wiem. Załączyłem wszystko, wyciągnąłem, załączyłem, dalej nie działa, maskę trzeba zamknąć. Obejrzymy sobie teraz pozycję właśnie wycieraczki, jak już jest rozebrane, to możemy sobie to zobaczyć. Zapniemy stacyjkę. No i tak, wszystko fajnie działa. Możemy wyciągnąć i znowu wszystko poskręcać. Tak, no i silnik na wycieraczki jest wymieniony. Widzieliście, ile błędów można zrobić, co można źle zrobić. Po pierwsze, to maska była niezamknięta i chciałem testować właśnie, czy wycieraczki, czy silnik do wycieraczek działa. Błąd numer jeden, tak. Takie coś to też nie wiem zawsze, inni ludzie też tego nie wiedzą, że tak to właśnie trzeba robić. Na takie duperele, że trzeba uważać. No, ale punkt jeden. Drugi punkt. Założyłem to wszystko. Drugi punkt, na który powinniście uważać, żeby to wszystko wyciągać, nie? No aha, no i jeszcze właśnie to ustawienie, takie mechaniczne ustawienie jest właśnie, nie wiem czy w ogóle to wtedy mówiłem, ja drugi raz to wszystko wyciągałem, bo myślałem w Golfie 5 jest właśnie tak, jak się chce robić serwis wycieraczki, chce się wymieniać w tym samochodzie, to się dwa razy naciśnie na guzik wycieraczek i wycieraczki pojadą do góry, żeby je można było wymienić. I myślałem najpierw, że to jest właśnie też ta pozycja, w której może być, musi być silnik wymieniony, nie? Że dlatego myślałem też, że to źle zrobiłem, dlatego drugi raz wyciągnąłem. Znowu wsadziłem i aż wreszcie się udało. Tak, błędy są normalne, dzieją się, nie, nie można, nie da się wszystkiego wiedzieć, ale cel jest zrobiony, silnik na wycieraczki jest wbudowany, wycieraczki działają, wszystko działa, no, wszystko działa, że
myślimy, że będzie wszystko okej. Okay. No, aha, nie jest, te łożyska nie są stwardnione tak jak ja myślałem. Ja myślałem, że one naprawdę będą ciężko chodziły, że dlatego ten silnik właśnie w awarię idzie i dlatego nie działa. Widocznie coś tutaj może jest, że coś tutaj nie jest w porządku w tym silniku. Zobaczyliśmy do środka, nie śmierdziało spalone, nie było nic spalone, że dlatego nie wiem, może być, że jakiś inny błąd jeszcze jest, albo że naprawdę ten silnik ma jakieś tam zwarcie w środku, że czasami nie działa. Tak, no, to było wszystko, jeszcze tą plastikową lajstę boczną muszę jeszcze przymocować, bo zapomniałem, ale tak to jest wszystko załatwione. Krótka robota, ja bym powiedział, jak się wie, które śrubki odkręcić, to tam 20 minut i jest gotowa robota. I jak się nie robi takich błędów, co ja teraz robiłem, nie, to tak to będzie godzinę trwało, ale tak na szybko to wymienić, no, tam pół godzinki z piwkiem, nie? Dobra, ludzie, dzięki, że patrzyliście, powiedziałbym do zobaczenia, do następnego razu, cześć, wasz Daniel.